Dzień dobry. Witają zachwyceni naturą. Jesienne, pierwsze jesienne dni. Pięknie wygląda, dużo słońca. Korzystajmy z tego. U nas jak zwykle chcemy Wam powiedzieć o tym, jak bardzo to nasze jedzenie może być lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. Więc przybywajcie, słuchajcie. Na pewno coś ciekawego się dowiecie, ponieważ my chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami i tym, co uważamy, że powoduje, że mamy dużo energii, odporności i cieszymy się z każdego spotkania z Wami. Także przybywajcie. Dzisiaj Wasze zdrowie pijemy nietypowo innym napojem. To za chwilę powiemy, co to jest, żebyście wiedzieli, powiemy dokładnie, jak to zrobić i czemu to ma służyć. Także zapraszam Cię tutaj, Wiesiu. I dzień dobry. Witam, cześć. Dzisiaj nietypowo witamy Was shotem mocy. Co to jest shot mocy? Sprawdź nasze połączenie. Shot mocy, co to właśnie jest? Bo bardzo często na naszym stoisku pytacie, co to jest ten shot mocy. No to dzisiaj pokażemy, co to jest shot mocy, właśnie w kontekście rozgrzewania organizmu, jak i takiej bieżącej profilaktyki zwalczania bakterii, jakichś wirusów, jakichś różnych atakujących nas bakterii. Jak to można na co dzień skutecznie zrobić? Dlatego za chwilę pokażemy. I w kontekście soków, które w ogóle robimy, które pijecie, które wkrótce może jakaś zmiana nastąpi, będą tak lepiej dostępne w Kępnie, to chcieliśmy tutaj powiedzieć, że bardzo wiele osób, myślę, że zapomina o tym, że aminokwasy, które znajdują się w warzywach, jak i również enzymy, które wspomagają trawienie, w ogóle odporność, to działa w ten sposób, że aminokwasy to są białka. No i właśnie tutaj bardzo często jest ta kwestia, skąd ty weźmiesz w tej żywieniu roślinnym białko. No to właśnie tego białka jest bardzo dużo, bo to jest w aminokwasach, które w ogóle są najlepiej wchłanialne przez organizm, przez nasze ludzkie organizmy. I tak to funkcjonuje. Natomiast enzymatycznie organizm wtedy zmienia swoje funkcjonowanie, ponieważ lepsza jest przyswajalność witamin, minerałów, makro, mikroelementów właśnie dzięki enzymom, które występują w owocach, w warzywach, szczególnie w warzywach. I całość tych pokarmów, które tutaj wycinek pokazujemy, tak jak kokosy, właśnie one powodują to lepsze funkcjonowanie organizmu. No właśnie. Ja bym do tego dorzuciła, że w warzywach jest dużo aminokwasów, ale też bardzo duża część naszego jedzenia to są orzechy, nasiona, rośliny strączkowe, wszelkie pasty, które robię, mają bardzo, bardzo dużo białka i aminokwasów. I powiem szczerze, że porównując dawne jedzenie albo jedzenie osób, które w sposób konwencjonalny jedzą wszystkiego po trochu, na naszym stole jest dużo więcej białka. Ponieważ wczoraj na przykład przy nasz obiadek był tak pół na pół właśnie białkowe pokarmy z warzywnymi, gdzie Wiesiu już powiedział, że w warzywach również są aminokwasy. Także u nas nie ma niedoborów, a to, że my odżywiamy się naturalnym, nieprzetworzonymi białkami, aminokwasami, powoduje, że organizm wykorzystuje to, co potrzebuje, czego nie potrzebuje, wydala. Więc jedzenie naturalnych pokarmów
jak najmniej przetworzonych albo wręcz na świeżo, nie przetworzonych w żaden sposób, tylko posiekane i w odpowiednich proporcjach połączone, żeby były smaczne, tak jak lubimy, powoduje, że my nie dość, że nie mamy niedoborów, to jednocześnie też nie mamy zbyt dużej ilości któregoś z elementów, które są potrzebne do odżywiania. To jest również bardzo ważne, dlatego że często spotykałam się w związku ze swoim wykształceniem, spotykałam się z tym, że lekarze wręcz uczulali, że czasami nadmiar jakiejś witaminy, jakiegoś właśnie elementu z diety jest gorszy niż jego niedobór. Więc to, w jaki sposób się odżywiamy, powoduje, że ta dieta, to jedzenie jest zbilansowane odpowiednio, a organizm, każdy z nas potrzebuje inne elementy czy inne składniki w innych proporcjach. Każdy z nas jest inny, więc organizm to sobie reguluje w naturalny sposób. I to jest najpiękniejsze właśnie, że jeżeli my oczyścimy organizm, bo codziennie oczyszczamy warzywami, roślinami, jeździmy na sauny, tak jak wiecie, dodatkowo jeszcze lewatywy, goździk, płukanie ust olejem, to wszystko jest oczyszczanie organizmu. Jeżeli w naturalny sposób to robimy systematycznie, organizm sam potrafi, wykorzystując swoje naturalne mechanizmy, obronić się, zawalczyć i spowodować, że funkcjonuje bardzo dobrze, jest dużo energii i dobre samopoczucie. No właśnie, to w takim razie instruujemy, jak zrobić taki shot mocy. No i oczywiście tutaj na początku wspomnę, że nasza maszyna Sana, to jest model 606. 603. 6, 606. A, to jest 606, przepraszam, Tak. właśnie zapomniałem. Model 606, który świetnie się w ogóle sprawdza w tej roli właśnie takich przy tworzeniu takich soków, które są trudne, są twarde, powiedzmy owoce czy warzywa, Składniki. czy składniki. I właśnie, co tutaj dajemy do tego szota mocy, to jest bardzo ważne, to jest maszyna wolnoobrotowa na zasadzie wałka poziomego, która dzięki temu, że ma tutaj potężny nacisk i w ogóle ma docisk, świetnie nam to wyciska i powoduje, że niesamowicie ten sok jest aksamitny, przyjemny i kapitalnie potem będzie się wchłaniał. No właśnie, ja tutaj zacznę od tego, że włożę, oczywiście włączyłem maszynę i wkładam tutaj cytrynę, którą wcześniej przygotowałem. Oczywiście tutaj z tą białą taką skórką zostawiam. O, i wkładam tą cytrynę tu do środka. I co poza tym? No tutaj podstawowym składnikiem będzie imbir, który właśnie ma tą moc wspomagającą nasz organizm w tych prozdrowotnych funkcjonowaniu, samoleczeniu organizmu. Proszę bardzo, czyli wrzuciłem imbirek, kilka sztuk. Tutaj trzeba pamiętać, że w przypadku imbiru warto zawsze zwrócić uwagę, żeby były to zdrowe elementy, bo tam zdarzy się nieraz, że coś jest delikatnie już, może być nawet speśniałe, czy jakieś Uszkodzone. uszkodzone, Odciąć. odciąć i wtedy taki zdrowy kawałek wrzucić. To samo z kurkumą, bo tu mamy kurkumę, oczywiście korzeń. I również wrzucamy kurkumę. Kurkuma jest bardzo ważna, przeciwzapalna, wzmacniająca właśnie odporność. Proszę bardzo. Przeciwnowotworowe bardzo O, silnie. proszę bardzo. I tutaj taki większy kawałek w tej chwili wrzucam. Proszę bardzo. Czyli co tam wrzuciliśmy do środka? Była cytryna, bo tutaj dałem pół cytryny, wrzucę jeszcze drugi kawałek, jeszcze dołożymy imbiru, jeszcze dołożymy imbiru. Imbiru potrzebujemy dużo, dużo imbiru, bo to właśnie on ma, słuchajcie, bardzo dobry wpływ na układ oddechowy, jamę ustną, oczywiście migdały, a później, kiedy dostaje się niżej, na żołądek i układ pokarmowy.
ale żeby poprawić wchłanialność, wkładamy również jabłko. Tutaj my dajemy kilka kawałków tego jabłka. Tu akurat mamy również jabłka z naszego ogrodu. Świetne jabłuszka, które kapitalnie smakują. Oczywiście, jeżeli coś jest uszkodzone, to odcinamy, żeby jak najzdrowsze tutaj elementy dostały się do naszego organizmu. I ciśniemy dalej. Co jeszcze wkładamy? Wkładamy również marchewkę. Marchewkę, która wspomaga wchłanialność, czyli jabłko, marchewka. Tutaj następny kawałek marchewki, czyli tak, wrzuciłem cytrynę, wrzuciłem imbir, wrzuciłem kurkumę. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o skład, to ja podkreślę, że właściwie każdy powinien sobie indywidualnie dobrać według własnego odczucia mocy, bo taki shot, on będzie bardzo silnie rozgrzewający, rozszerzający naczynia krwionośne i rozgrzewający. I właśnie o to chodzi, że w tym czasie, kiedy mamy okres jesienny, zbliża się, prawda, zima wielkimi krokami, no to właśnie w ten sposób możemy organizm wspomóc, żeby jak najwięcej tych przeciwciał, tak? Tak. Wyprodukował i żeby był w momencie, kiedy dojdzie do ataku jakichś bakterii, patogenów, żeby sobie świetnie poradził. No to jeszcze dołożymy. Oj, takie szoty robi, że po kilku łykach ja już jestem. Proszę bardzo. Już jestem rozebrana. Kobiety się rozbierają. Kobiety się rozbierają. Kobiety się rozbierają. Jest to pewna podpowiedź również dla mężczyzn. Czyli nie za dużo szota, słuchajcie, poza domem. Tak. Trzeba uważać na tych, którzy żeby się za bardzo nie rozebrały. Tak, żeby te szoty nie zadziałały tutaj jeszcze. Zbyt rozbierająco. No, powiedzmy w tych intymnych kwestiach, chociaż tego życzę jak najlepiej w małżeństwach jakichś, no, takich sytuacjach, gdzie oczekujemy tej wspaniałej sytuacji, więc jak najbardziej to taki kierunek jest świetny. Czyli tak, imbir, kurkuma, cytryna, jabłko i marchewka. I oczywiście, jeżeli chodzi o skład, jeżeli chodzi o ilości, czyli proporcje, które tutaj wkładam, zależy to od indywidualnych potrzeb, tak bym powiedział. Nie należy się bać tej mocy, bo jeżeli stwierdzisz, że to jest zbyt mocne, pali i tak dalej, po prostu dołóż jabłka, dołóż marchewki. Albo pomarańcza. Ja lubię dołożyć soku pomarańczowego. Dodatkowa witamina C dobrze robi i wtedy ten sok jest bardziej rzadki, taki bardziej płynny. A w momencie, kiedy jest marchewka i jabłko, on jest gęściejszy, więc ja lubię sobie dodać właśnie jeszcze soku pomarańczowego. Cały ten skład, który jest w szocie, ma za zadanie pobudzić nasz organizm do walki z patogenami, podnieść odporność, rozgrzać i spowodować, żebyśmy się lepiej czuli, bo na przykład imbir w gardle, w układzie oddechowym działa w ten sposób, że niszczy patogeny, wirusy, bakterie, wszelkie drożdżaki, to co jest nadmiarem, nie niszczy prawidłowej flory bakteryjnej, tylko to właśnie co jest patogenne, czyli chorobotwórcze, ale w układzie pokarmowym, słuchajcie, pięknie działa również na bakterie i zwalcza tak zwaną jelitówkę, czyli jeżeli w jelitach mamy nadmiar jakichś patogenów i odczuwamy takie niedyspozycje, czy boli nas brzuch, wręcz jak żołądek boli, mimo że imbir jest ostry, on nie powoduje bólu w żołądku,
A jelita pięknie leczy, także jest świetnym lekarstwem do tego właśnie, żebyśmy teraz w tym takim okresie przejściowym, kiedy skończyło się gorąco, zaczęły się chłodne ranki, dużo osób ma problemy właśnie z układem oddechowym, właśnie z jelitówkami i tak dalej, więc dbajmy o to, żeby ten szot był i żebyśmy go mogli regularnie stosować, ponieważ on pięknie właśnie ogrzewając to, co właśnie na załączonym obrazku wypiłam trochę szota, momentalnie mi się zrobiło ciepło, gdzie wcześniej mi tutaj troszeczkę tak chłodno, założyłam sobie coś cieplejszego, teraz już tego nie potrzebuję. Zawsze pytacie, w jaki sposób my się zimą dajemy radę? No, no właśnie w taki. Imbir, kurkuma, czosnek, bardzo dużo różnych przypraw, cynamon, goździk. To wszystko powoduje, że jesteśmy rozgrzani, jest nam ciepło i nie odczuwamy dyskomfortu. Jeżeli chodzi o szot, jeżeli ktoś nie ma takiej maszyny, ja szoty robię. Jesienią bardzo dużo osób korzysta właśnie z tego, że zamawiają u mnie szoty. Normalnie jest pytanie, ma pani tam coś na przeziębienie? Albo właśnie jestem po przeziębieniu, albo czuję się już nie tak, więc dużo osób jest świadomych. I nie jest wytłumaczeniem, nie mam maszyny, nie mam czasu, dużo różnych. Jestem, dzwonicie, codziennie wożę soki, codziennie możecie mieć takiego szota. Ja zawsze radzę, żeby taką buteleczkę 250 sobie pić cały dzień, czyli jeden łyk, potem i ma właśnie być takie gorąco w gardle, to znaczy, że jest gardło przekrwione. Ten imbirek, ta kurkuma sobie działa, za jakieś tam ileś, za jakąś chwilkę znowu sobie popijamy ten szot na 100%. Działa i na 100% osoby, które to stosują i korzystają właśnie z szotów, mówią o tym, jak szybko się organizm bierze do walki z tym przeziębieniem. Oczywiście musimy do tego wszystkiego dołożyć to, że jeżeli się już trochę gorzej czujemy, jednak musimy zwolnić, czyli więcej czasu na wypoczynek, na sen, żeby dać możliwość, żeby ten organizm się mógł sam obronić. Bo jeżeli my na przykład pracujemy po 12-14 godzin, nie dbamy o siebie, nie zadbamy o sen, nie zadbamy o prawidłowe jedzenie, właśnie dożywiające, oczyszczające, no to jest jedno rozwiązanie. Co jakiś czas lekarz, tabletki i tak w koło i ciągle z roku na rok nasze zdrowie jest coraz gorsze w takim Tak, układzie. tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę na dozowanie. Dozowanie takiego szota, to tutaj ta Agania wspomniała, 250, powiedzmy jednorazowo, pita powoli, bardzo tak spokojnie. I na przykład, jeżeli by to trwało pół godziny, to jest to super. Oczywiście takie szoty można wypić dwa. 250, czy nawet 3 w ciągu dnia, ale dwa, jeden powiedzmy do południa, drugi powiedzmy w południe, trzeci po południu lub jeden rano, jeden po południu, to już ten organizm w super sposób daje sobie radę. Także jest to jeden z soków, które ewidentnie wspomagają organizm właśnie w odporności, czyli imbir, kurkuma, cytryna, tak widzieliście tutaj jedna cała cytryna poszła, oprócz tego jabłko, marchewka, oczywiście tutaj pokazałem, również dolałem sok z pomarańczy świeżo wyciskany i są osoby, które dodają na przykład jeszcze, tak się widziałem, jęczmień, czy jakieś inne elementy również można. Ale my na przykład uważamy, że jak czosnek, to lepiej czosnek z warzywami, czyli na przykład z zielonym sokiem Albo z czerwonym. albo z czerwonym. Do Tak. czerwonego soku bardzo często też dodajemy imbir, ale tylko troszeczkę. To tak przy okazji, bo oczywiście ilość czy proporcje można tutaj na początek zrobić to troszeczkę słabsze, żeby mieć porównanie i jak organizm zareaguje, jak się czujemy, jak to będzie funkcjonować. Dlatego bardzo serdecznie polecamy i dzisiaj właśnie pokazaliśmy,
jak to świetnie funkcjonuje. Oczywiście tego typu maszyna, tu podkreślam, świetnie sobie z tym daje radę. No my te maszyny wozimy ze sobą na różne imprezy i bardzo dużo tych szotów mocy jest robionych, i bo wiele osób już zna moc działania tego typu napoju. Także. A ja jedynie dodam od siebie, że to jest szot mocy, który, przepis nasz własny, i to, co my sami pijemy, i od nas ludzie, jak zamawiają szoty, dostają. W internecie i na pewno wy sami macie dużo różnych kombinacji. Bazą tutaj jest kurkuma, imbir i cytryna. A czy wy dołożycie soku z pomarańczy, czy jakieś inne, bo stwierdzicie, że dla was to jest fajniejsze, to już jest do własnej decyzji, ponieważ najważniejsze, co to jest właśnie ten kwestia tego wyboru. Każdy ma wybór. Tu nie jest tak, że my teraz podamy, że 30 gram tego, 50 tego, 15 tego. To, co Wiesiu powiedział, że wyczujcie, które natężenie tego imbiru. Na początku pewnie mało weźmiecie tego imbiru, bo nie jesteście przyzwyczajeni, a potem sobie dodacie. Będziecie czuć, że w żołądku, że w jelitach wszystko fajnie, to wtedy jest ok. Także otwórzmy się na potrzeby własnego organizmu, a jednocześnie nie traktujmy tego wszystkiego bardzo tak ściśle, bo ja potem słyszę, no tak, ale w tym szocie powinno być to albo tamto, albo w innych proporcjach. Każdy robi tak, żeby to, my mówimy o tym, co na nas działa, co działa na osoby, które od nas te szoty biorą, co o nich mówią i jak relacjonują to działanie, więc dlatego przekazujemy to, co my robimy. I to polecamy, ponieważ teraz chodzi o to, że dużo osób już jest podziębionych, źle się czują, więc te trzy szoty dziennie, żeby zadziałać leczniczo, ale w momencie, kiedy czujemy się dobrze, to pamiętajmy o tym, że jeżeli imbir, kurkuma i cytrynę podnoszą odporność organizmu, to nie czekajmy na to przeziębienie, bo tak to najczęściej mówimy, na tą grypę, tylko starajmy się zadziałać profilaktycznie, wcześniej, czyli pijmy ten imbir, stosujmy ten imbir, a jeżeli zastosujecie właśnie w postaci szotów, jeżeli u nas zamówicie sobie te szoty, to my się z tego bardzo cieszymy, bo wiemy, że to jest dla waszego zdrowia i dla waszej radości. Tak, świetnie. Tutaj nasze doświadczenie na pewno w tym wszystkim pomaga, bo to już ponad 7 lat tą drogą idziemy. Ja chciałem powiedzieć, że w najbliższym czasie pojawią się pewne zmiany. Być może jakaś nowa droga, nowe rozwiązanie, nowa sytuacja, także obserwujcie, słuchajcie, bo coś fajnego tutaj planujemy i będziemy dalej oczywiście program rozwijać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wasze zdrowie. Pozdrawiamy szotem mocy. Zapraszamy na szoty. Oj, przepyszny. Do zobaczenia.